Bliski może okazać się zdrajcą. Ach, ty już mi oślizgła. Gdzie to było? Szlaku tu. O, może jedno. Bo prowadzę już 10 dzień na Turyce. Zaraz, gdzie ten klejnot? No musi gdzieś tu być. Przecież go to gdzieś kładłem. No to jest niemożliwe, no po prostu mnie zaraz coś trzepnie. Szlak by to. Po prostu no. Nie. Nie, mało takiej opcji. Nie. Szkoda. Jak to kurwa możliwe w ogóle? To tyle. Bo jest. No i mam przejem. Jest czy nie jest? Nie, wszystko w porządku, tylko głowa lekko od uderzenia. A tobie? Cedrica zdążyłam już obejrzeć. Podejdź bliżej. Masz mapę? Mam. Daj zobaczyć. Niczego nie dam w twoje ręce. Raymond! Delilah, przestań, popatrz na niego. Przynajmniej teraz zobaczysz go w prawdziwym wydaniu. Morto, Cedric. Ojej, nacisnąłem na odcisk? Gdybyś choć raz się sobie przyjrzał, wiedziałbyś, dlaczego każdy wiecznie się zostawił. Cedric! Delilah, taka prawda! Poza tym, on sam wszystkich od siebie odpycha. I jest sam najwyraźniej zasłużył. Skoro nawet Lara, najbardziej krucha dziewczyna, która nigdy by nikogo nie zostawiła, postanowiła zostawić właśnie Raymonda. Raymond. Po pierwsze, gdybym chciał być sam, dawno bym ją zostawił. Nie czekałbym, aż sama to zrobi.
Od początku wiedziałem, kiedy mnie zdradziła, a pomimo to dalej ją kochałem. Dalej starałem się zrozumieć, dlaczego taki jesteś wobec mnie. Dziś zrozumiałem. Nie wiesz, czym jest miłość. Nie wiesz, czym jest honor. Wybacz, że przeze mnie masz kompleks statusia. Ale otwórz w końcu oczy i zobacz, że to nie jest tego warte. Chcesz zadowolić ojca kłamstwami? Tym, kim nie jesteś? Skoro tak, droga wolna. Twój pieprzony wybór. Ale nie zdziw się, jeśli stracisz wszystko. Tak samo jak straciłeś Larę i swoją córkę. Lubisz wytykać mi błędy? A potrafisz zauważyć swoje? Przepraszam, że zwątpiłam w twoje serce. Chodźmy poszukać tej dwójki. Wychodzimy z tego grajdołu. Cedric. Będziesz dawał się mu tak poniżać? By ta kobieta w ciebie zwątpiła? Dasz jej patrzeć na siebie ze współczuciem? Nie. W takim razie zrób coś. Szlak, ledwo zrozumiałem. Dosłownie zrozumiałem może z trzy słowa, z czego jedno to moje imię. Mów, że po mojemu starczy. Co za lis? Cholera. Lis przebiegły. Wiadomo, że lisy są przebiegłe, ale czemu mi o tym mówisz? Memnisy. Widzę, tu z was jest co? Fuerit omnia. Klatem was jest mundus. Anima saorum inter. Seco quentes. Adivat. Propte hos mundus non. Correctum. Profetius vas debosui. In manibus tuis. Nuns. Visem alis non tia. Sed sevet alis de visentes i umbrus. Nic kompletnie nie zrozumiałem. Ale... Nie czekaj! Przytłumacz mi to! No wracaj! Jako piorun trzaśnie. Kogo chcesz pierdolnąć piorunem? O, jesteście! A na jednego niemego pierdolił i spierdolił. Całe niemy. Macie mapę? Jakimś cudem mamy. Niełatwo było. Tak, tak, opowiecie po drodze. A teraz wracajmy już do portalu. Mam już dość tych niemych. Nawet wiersz opisał. Jak mogłeś, Cyrion? Jak mogłeś? Znów kolejna pierdolona mara. No proszę. Kogo my tu mamy? Śmieję tu się jeszcze wkradać. Dziękuję ci za twój trup. Daję ci uciec, ale przy następnej okazji twój koniec jest bliski i nie będę karać. Jedyne, o czym marzę, to sen. I to długi.
Ta, w twoim wypadku najlepiej to sen wieczny. Amen. A mi za to przyda się solidna kąpiel. Tak, wam wszystkim przyda się odpoczynek. Tak trudno było ci powiedzieć, kim był mój pieprzony ojciec. W sumie, nie tylko z tym miałeś problem. W sumie mam to gdzieś. Może sobie nawet do mnie nie zdychać. Ciekawe, dlaczego Izek nie dogaduje się z Natalii. Zaszło coś między nimi? Za każdym razem widać tą nienawiść w jego oczach, gdy ta jest obok. W dodatku, nie sypie chyba za dobrze. Odkąd Izek tu jest, Natalia też się zmieniła. Nawet czasem jej nie poznaje. Muszę z nim pogadać. Marcel ostatnimi czasy jest dosyć nerwowy, zwykle poukładany i dokładny. A dziś wyglądał na zdekoncentrowanego i roztrzepanego. Muszę sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku. On potrzebuje odpoczynku. Jeszcze się przepracuje. Boję się, co czas przynieść. Jeśli naprawdę jest tak, jak mówił ten kanibal, to naprawdę jest źle. Nie wiedziałam, że są też to zamieszane sprawy boskie. Myślałam, że najbardziej problem dotyczy elfów światła, chodzi tu o całe Redenery. Co ten Cyrian sobie myślał, wywołując wojnę? Dlaczego wywołał taką rewolucję w całym Redenery? Czemu wszystkie elfy muszą za to płacić? Taką cenę. Muszę zacząć myśleć o planie, jak pokonać Cyriona, by całe Redenery było wolne i by wrócił w dawny pokój, a raczej zapoczątkować pokój między gatunkami. Wydaje mi się, jakby Cedric wziął sobie za honor sprowadzenie Reja z powrotem do Venandii. Naprawdę jakby chciał tylko poważanie ojca. Chcę udowodnić ojcu, że jest godny jego serca. To przykre, ale wydaje się dla mnie jak najprawdziwsze. Chciałbym mu pomóc, ale nie wiem jak. Zmieniłam o nim zdanie o 180 stopni. Choć na początku mogło się to wydawać niemożliwe. Dużo jeszcze trzymam sobie i myślę, że dalej boi się przede mną otworzyć. W sumie nie ma co mu się dziwić. Miałabym tak samo po takich wydarzeniach. Niby go to nie boli, ale ja czuję, że cały czas odczuwa ten sam ściskający ból wewnątrz siebie. Tylko nie chcę pokazać, że boli. Bo to tak jakby okazał słabość.
Jakby bał się sam tego bólu. Jakby bał się własnego wnętrza. I chce poznać to wnętrze. Czuję, że teraz, gdyby go zabrakło, nie dałabym rany. Obudził we mnie nadzieję na lepsze jutro. Dał wiarę w moje czyny. Jest, gdy potrzebuję wsparcia. Jak gdy patrzę mu w oczy i czuję jego dotyk, wiem, że jestem bezpieczna. Czuję się najbezpieczniej w jego ramionach. Nie chcę żadnych innych. Bez Reynolda nie dam rady. Tylko on stoi na granicy mojego życia i śmierci. Dosyć już tych myśli. Muszę. Szlak. Cedric! Wystraszyłeś mnie, matko jedyna. Co tu robisz? Chciałbym pogadać. W cztery oczy. Ale że teraz? Okej, wyjdź tylko na chwilę, ubiorę się. Teraz. Dobrze. Pogadajmy. Dalila. Pójdź razem ze mną. Cedric, ale dokąd? Do mojego ojca, do Venandii. Cedric, ale po co? Dla twojego bezpieczeństwa. Cedric, wiem, że chcesz dla mnie dobrze, ale... Czuję się tu i wiem, że jestem tu z wami bezpieczna. Nie potrzebuję eskorty Venandii. Wszystko wszystkim, ale pamiętaj, że i tak będziemy ratować Erdenedi, więc... I tak będę w niebezpiecznej strefie. Ale martwa nie uratujesz, Erdenedi. A kto powiedział, że będę martwa, Cedric? Żyję i tego się trzymajmy. Z nimi nie będziesz bezpieczna. Z nim nie będziesz bezpieczna. Cedric, wszystko dobrze? On sam cię zabije, zanim cię ochroni. Cedric, uspokój się, to chyba ode mnie zależy, przy kim czuję się bezpieczna. A przy nim akurat tak się czuję, więc przestań. Otwórz oczy, on ci nie da wszystkiego. Po pierwsze, przestań krzyczeć. Po drugie, kto powiedział, że oczekuję od niego wszystkiego? Nie jesteśmy nieśmiertelni, nie wymagam niemożliwego, skoro sama nie potrafię tego dokonać. Zobaczysz, że on cię zawiedzie, stanie się twoim koszmarem, będzie cię przerażać. Jak na razie to tylko ty mnie przerażasz, Cedric. Dopóki się nie uspokoisz, wyjdź z mojego pokoju. Czemu ty w ogóle nie słuchasz? Słucham, Cedric, ale jesteś zdenerwowany, ochłoń proszę i wróć, a dokończymy rozmowę. Nie. Dokończymy ją teraz! Cedric, co ty wyprawiasz? Uspokój się! Musisz uchłonąć! Puść mnie! Będę cię trzymał, a ty mnie wysłuchasz. Cedric, to boli. Będzie bardziej bolało, jak będziesz się awanturować i wierzgać, więc zamiast gadać, słuchaj. Bo najbardziej naiwnej osoby od ciebie nie widziałem. Trzeba cię w tym uświadomić. Bo chyba nie wiesz. Kto normalnie ufa Venandii i obcych wpuszcza do domu? W dodatku po jakimś czasie zakochuje się w jednym z nich. Bo co, urzekł cię słodkie słówka, jaki to on biedny i skrzywdzony? Jebany Raymond. Dziecko, którego własna matka nie chciała, a ojciec spierdolił w pizdu. Wyrósł nasiłką, mordował za kasę rodziny, matki, ojców i ich dzieci dla rozrywki. Patrzył na śmierć ukochanej, nawet nie drgnął, gdy rozrywali jej skórę od mięsa. Nawet nie zapłakał. Miał to w dupie, więc jeśli ty zginiesz, również będzie miał to w dupie. Ja przynajmniej dałbym ci pewność, że nie zginiesz, a w razie czego stanę za tobą murem, a on spierdoli i pewnie znajdzie sobie inną zdzirę. Tak, płacz, bo tylko tyle potrafisz, ofiaro losu.
Kiedy zamierzałaś mi powiedzieć? Nie wiem, o czym mówisz. To sobie, kurwa, przypomnij, co mówiłeś ostatnio. A czy to teraz ma jakiekolwiek znaczenie? Oczywiście, że jest ważne. Czyżby, Raymond? Owszem, Marcel, ja już w szczególności, kiedy się mnie okłamie. A co, straciłeś coś przez to? Od początku wiedziałem, że nie można ci ufać. I teraz tylko się w tym uświadomiłem bardziej. Inni też ucierpieli, jak ci zaufali. To, że to twój ojciec, to nie była żadna tajemnica. Nie moja wina, że twoja matka ci nawet o tym nie powiedziała. Ani nikt z Venomy. W dodatku Cedric, który też wiedział. Ale ja się nie będę wtrącał. Ważne, że już wiesz. I temat skończony. Oj, nie tak szybko. Ty coś ukrywasz. O, ja się dowiem co. W takim razie życzę ci powodzenia. Z wszystkich chcesz zrobić idiotów? Czy tylko ze mnie? Nigdy nie chciałem zrobić z ciebie idioty, ale skoro tak, to widzisz. Tak trudno się przyznać, po co ci to wszystko? Aż tak trudno powiedzieć Delilah, kim jesteś? A skąd ty możesz niby o tym wiedzieć? Proszę cię, Marcel. Z kilometra da się zauważyć, że coś ukrywasz. Poza tym... to, od kogo wiem, kim jesteś, pozostanie moją słodką tajemnicą. Pomocy! Pomocy! Co krzyczysz? Cedric, kocham, przestań, nie jesteś sobą. Boję się ciebie. Jeszcze zmienisz zdanie. Ostrzegałem cię, jeśli pozwolisz, że za daleko zabiję cię! Raymond, przestań, nie jest sobą. Sobą, przestań, proszę. Ja przepraszam, poniosło mnie, zamroczyło, nie wiedziałem, co robię. Nie przepraszaj mnie, ja jestem współwinna tego, co się stało. Ja też powinnam cię przeprosić. Za co? Nic nie zrobiłaś. Ja... powinnam to zauważyć. W końcu rozmawiałeś ze mną ile razy. Nie zwróciłam to uwagi na to, co czujesz. Dlatego cię przepraszam. Delilah, nie musisz. Naprawdę. Ja czuję się w 100% winien. Może i nie jestem teraz ci w stanie wybaczyć, Cedric, ale rozumiem, że to nie byłeś ty. Nie byłeś z sobą. A ja byłam po prostu głupia. Dlatego mam dla ciebie propozycję.
Jaką propozycję? Ciężko mi to przechodzi przez myśl. Bo przywiązałam się do ciebie, Cedric. Nawet pomimo tego, co zrobiłeś. Myślę, że dam radę ci wybaczyć za jakiś czas. Muszę tylko to przetrawić. Ale widzę, jak ty się też czujesz, a nie chcę... Nie chcę, żebyś czuł się tutaj niezręcznie albo był pokrzywdzony. Nie chcę cię skrzywdzić, Cedric, a już to zrobiłam. Dlatego daję ci wybór. Choć tak naprawdę nie mam nic do gadania, to w sumie twoja decyzja. Ale jeśli chcesz, możesz odejść. Nie trzymam cię tutaj. Nikt z nas cię nie trzyma. Jeśli nie chcesz tu być, ja to zrozumiem. Jeśli nie chcesz tu być i mi pomagać, zrozumiem. Zależy mi na tobie, tak jak na wszystkich tutaj. I chcę, żebyś czuł się dobrze. I jeśli tak będzie lepiej dla ciebie, możesz odejść. Nie zmuszam cię do pomagania mi i zostania tu. To twoja decyzja. Ale możesz też tu zostać, jeśli chcesz. Jeśli tak dla ciebie też będzie lepiej. Zrozumiem wszystko. Tylko to ma być twoja decyzja, nie chcę cię do niej zmuszać. Więc Cedric, proszę, bądź ze mną szczery. Ja... Lepiej, żebym sobie poszedł. Nie chcę... Nie dam rady patrzeć ci w oczy po tym, co zrobiłem. Ja nie dam rady. Wybacz, Delilah. Nie chcę ci robić przykrości. Ja to rozumiem, Cedric. Idziesz. Z Wyrole! Ona jest w samym ręczniku! No już, sio! Rej ma zostać. Mamy zostać we trójkę? Nie, tylko... Tylko Rej. O, okej. Odwrócisz się na moment? Jasne. Rej, jesteś zły? Zły? Nie wytrzymał. No... Przez to... Że dałam wybór Cedricowi. Zły? Nie. Bardziej zirytowany. Twoją postawą. Moją postawą? A co złego zrobiłam? Że po tym wszystkim dalej byłaś w stanie patrzeć mu w oczy. I jeszcze kurwa go przeprosić. Rej, to też była moja wina, tak? Nie zauważyłam tego, że on cokolwiek do mnie czuł, tak? Jestem współwinna tego, co się wydarzyło. Co za cholernie dobry pomysł. Przepraszać Venandi za to, że nie zauważasz u niego uczuć. No kurwa, brawo. Przestań to tak pokazywać. Delilah, a jak mam to pokazywać? U Venandi nigdy nie zobaczysz uczuć na zewnątrz. Jak ty chciałaś zobaczyć je u Cedrica? To nie twoja wina, że ich nie zauważyłaś. Moich też nie zauważyłaś. Rej, to kompletnie inna sytuacja. A to też do jasnej cholery nie jest powód, żeby go przepraszać za to. Nie, może najlepiej go zabić. Co? Widziałam, co chciałeś zrobić. Gdybym cię nie powstrzymała, być może i doszłoby do tragedii. A wiesz dlaczego? Bo mu to obiecałem. Obiecałem mu, że jeśli cię skrzywdzi, albo jeśli się do ciebie zbliży w zły sposób, to go zabiję. Ej, to nie jego wina, on nie był sobą. Na cholerę go usprawiedliwiasz, to była jego ręka. Przypominam, że ty też wielokrotnie nie byłeś sobą. Tak, ale wiesz, jaka była różnica? Robiłem to w twojej obronie, żeby nikt cię nie skrzywdził do jasnej cholery.
Rej, ale ja mu nie wybaczyłam, dałam mu tylko wybór. By mógł wybrać drogę, którą chce iść. By nie musiał na to patrzeć, by nie musiał być dalej krzywdzony. Nie chciałam go skrzywdzić, Rej. Ale on cię skrzywdził, to jest nie cholery. Rej, ale jak już mówiłam, była to też moja wina. A ja już ci mówiłem, że u Wynandy nigdy nie zauważysz emocji na zewnątrz. Co ty sobie myślałaś? Po prostu już przestań, wszystkich byś zabijał, jeśli podniesie mi na mnie rękę. Tak, pozabijałbym wszystkich. Gdyby cię skrzywdzili, podnieśli chociaż raz by na ciebie rękę. Dawno gryźliby już piach. I do czego by to doprowadziło? Do tego, by już nikt ciebie nie skrzywdził. Nie dam nikomu cię skrzywdzić, rozumiesz? Rej, spójrz na siebie. Na oczy, dłonie, klatkę piersiową. Chcę zatracić siebie, by zabić kogoś, kto źle mnie potraktował? Chcesz ryzykować swoim życiem? Dla mnie? Tak, Delilah. I zaryzykowałbym nawet życiem. Nie żałowałbym tego. Mógłbym poświęcić swoje jebane człowieczeństwo, byś przeżyła, a twój uśmiech nie schodził z twarzy. Zrobię wszystko, by nie stało ci się krzywda. Raymond. Kobieto. Ja za tobą i za światy skoczę. Rej, przestań. Ja na to nie zasłużyłam. Nawet nie wiem, jak ci się odwdzięczyć za te słowa. Delilah, wystarczysz mi tylko ty. Niczego więcej nie potrzebuję. Zostań przy mnie. Tego chcę. I to jedyne, czego chcę. Mieć ciebie obok. Rej, wszystko gra? Tak, tylko wiesz... Uzdrowicielem to ja raczej nie będę. Pokaż mi to. Już powinno być okej. Ja ciebie też.